No, właśnie mieliśmy jedno konto od freelancera, które wydało na marketing 40 tysięcy euro. Zgadnij, Michał, ile było z tego przychodu? 40 tysięcy. No, 45. <laughs> Miałem przyjemność, właśnie w tym roku, szkolić jedną z większych hurtowni dropshippingowych. I tam padło hasło cykl życia dropshippingowca, czy tam dropera. Czołem, Malegrowicze? Spotykam się dzisiaj z Przemkiem, gościem od Amazona człowiekiem, który zajmuje się kontami i robi też inne rzeczy właśnie wokół tego marketplaceu. Dzisiejsze spotkanie będzie pewnego rodzaju porównaniem tych platform, no ale też będziemy omawiać to, co możecie zrobić, aby w 2024 sprzedawać więcej właśnie czy na Allegro, czy na Amazonie. Także jeśli te tematy Was interesują, zapraszam do oglądania dalej. I tak, zanim zaczniemy, ja tu przygotowałem do Przemka kilka pytań. Wiem, że też on do mnie ma kilka tematów. I kilka części... wygodnych pytań. <laughs> po części te tematy będą analogiczne, czyli będziemy sobie odbijać piłeczkę, a po części będą troszeczkę różne, tak jak różnią się właśnie też te platformy. Także pozwól Przemku, że ja zacznę. I tak, pierwsze pytanie do Ciebie. Twoim zdaniem, jako osoby, która zarządza tym zespołem Amazona, dla kogo jest miejsce na Allegro, znaczy na Amazonie w 2024? To cześć wszystkim jeszcze raz. Teraz ja się chciałem powitać z Wami. I tak, jak Michał powiedział, dla kogo jest Amazon? Oczywiście się przejęzyczył, bo siedzi w tym Allegro, nie wiem czemu, ale chciałem odpowiedzieć trochę przewrotnie na to pytanie, czyli dla kogo ten Amazon nie jest, bo w większości przypadków to jest jednak większa ilość sprzedawców, którzy może powinni sprzedawać na troszkę innych platformach albo zmienić swoje podejście. I zacznę od tego, że pierwszą osobą, która nie powinna sprzedawać na Amazonie, osobą, firmą, jest firma, która sprzedaje produkty, które nie są pod własną marką. Tak? Jeżeli sprzedajesz, produkty, które są bezmarkowe, czy to jest import, czy zakup w hurtowni i sprzedajesz to na innych platformach marketplace, to tam, tam oczywiście możesz to robić w, w ten sposób, natomiast na Amazonie, nie mając marki, jest to tyle utrudnione, że po pierwsze twój listing wygląda dużo słabiej niż konkurencja, czyli twój marketing jest droższy i wszystko składa się na to, że ten biznes koniec końców jest troszkę nieopłacalny. Na no, drugą taką os osobą, która nie powinna sprzedawać, to są resellerzy. Natomiast Tutaj bym zaznaczył, że tylko resellerzy, ale tacy, którzy albo mają produkty, które są jakichś większych marek, albo nie mają żadnego wyróżnika. Bo mamy w portfolio kilku takich resellerów, którzy sprzedają produkty na przykład poprzez model FBA, a nie tak jak inni w FBM-ie. Przez to wygrywają buy boxy, ale też na przykład. Tutaj można coś takiego zrobić. Co mało sprzedawców o tym wie, że jako reseller możesz wystąpić do producenta o to, żeby dał ci prawa do, do tej marki na Amazonie. Taki producent klika w swoim panelu na Amazonie, że ta i ta osoba będzie miała prawa do, do tej marki, i dzięki temu masz takie same możliwości jak inni sprzedawcy, którzy mają własną markę. tak? Więc tutaj, dla kogo jest Amazon, no to odpowiadając dla osób, które mają własną markę. No i oczywiście też trzeba podejść do tego w taki sposób, żeby zrobić dobrą analizę. Bo tutaj podam przykład na przykład kategorii kosmetyków, która jest bardzo konkurencyjna, mamy tam no, takie firmy typu Nivea i tak dalej, które sprzedają bezpośrednio Amazonowi, które są w stanie sprzedawać rok, dwa bez zysku po to, żeby sobie wyrobić odpowiednią pozycję. Jeżeli ty masz jeden produkt, czy dwa, czy trzy, które niczym specjalnym się nie wyróżniają, a chcesz wejść w taką kategorię, to raczej to na Amazonie będzie nieopłacalne. I tutaj odbijając piłeczkę po raz <laughs> pierwszy, e, Michał, powiedz na kogo jest Allegro, ale w 2024 roku, bo no Allegro to jest taki kanał, w którym pewnie w tym tygodniu było z 10 zmian, e, więc e, co, co tutaj mówić o roku 2024? No ale jakie są Twoje przewidywania, kto powinien w 2024 roku sprzedawać e, na Allegro? Mhm. Tutaj jeszcze też chciałem dopytać, bo ja jestem laikiem, jeśli chodzi o Amazon i jestem ciekawy, czym różni się FBA od FBM. Mhm. Czyli... Dobrze, że pytasz w sumie, bo to jest model logistyczny. FBM to tak jak masz tradycyjną sprzedaż, wysyłasz z własnego magazynu, natomiast FBA działa na takiej zasadzie, że to jest fulfillment by Amazon, czyli wysyłasz zbiorcze towar. Najlepiej robić to regularnie, żeby ta była tych ciągłość dostaw. Jest taki wskaźnik IPI na Amazonie, który trzeba dbać. Dostarczysz na magazyny Amazona, i oni potem pojedyncze zamówienia wysyłają klientowi końcowemu. Okej, okay, okej. Okay. To teraz ja też odpowiem na pytanie, jak to wygląda z mojej perspektywy, jeśli chodzi o Allegro. No i w dużej mierze, tak jak w poprzednich latach, Allegro będzie dla sprzedających, którzy mają pomysł na wyróżnik, czyli nie działają tak schematycznie, nie powielają tego schematu. No i ja z Pawłem, czyli gdzieś tam moim wspólnikiem, jeśli chodzi o V-Sprint, no często jeździmy po szkoleniach. I miałem przyjemność właśnie w tym roku szkolić jedną z większych hurtowni dropshippingowych. I tam padło hasło cykl życia dropshippingowca czy tam dropera. I mm, bardzo mocno zapadło mi w pamięć, no bo też pokazało to, że jeśli nie działacie tak, że ok, coś mnie wyróżnia na tym Allegro, czy to pod kątem produktu, czy to pod kątem oferty asortymentu, czy to pod kątem e, chociażby reklamowym, czy to pod kątem tego, że ten produkt jest stale rozwijany, do czego jeszcze wrócimy no to też ten cykl waszego życia sprzedaży na Allegro to może być 3-6 miesięcy, bo też reasumując, tam padło takie hasło, że ok, ten cykl to jest 3-6 miesięcy, jeśli po tych 3-6 miesiącach nic się nie wydarzy, czyli nie pójdziesz do innej hurtowni, bardziej niszowej, nie będziesz miał produktu na magazynie, to najczęściej kończysz biznes, zamykasz interes, zwijasz się, a jeśli coś się wydarzy, no to właśnie są to najczęściej takie związane z własnym magazynem, czy właśnie z bardziej niszowym towarem, czy wyróżnikiem produktowym, czy nawet już importem i tak dalej, i tak dalej, czyli w dużym skrócie, no ten, kto ma pomysł na tym Allegro będzie sprzedawał, jeszcze w 2024, ten, kto tego pomysłu nie ma, no niestety jak będzie sprzedawał, to tylko przez jakiś czas. Allegro też dość mocno się profesjonalizuje i dość mocno czerpie w moim odczuciu garściami z Amazona, tak? No i też dzięki temu, tak jak mówił Przemek, to jest kilka analogii, tak? Czyli te modele logistyczne, no jeśli macie fulfillment albo wysyłacie do godziny 20 tego samego dnia, no to też Allegro nagradza Was wyższą pozycją gdzieś tam w trafności, docieracie dzięki temu do większej ilości potencjalnych odbiorców, no i jeszcze kilka innych rzeczy, do których tutaj wrócimy. Właśnie przy okazji drugiego pytania. No i drugą kwestią, taką, którą chcielibyśmy omówić, i też dać wam trochę wartości, trochę merytoryki w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, są właśnie takie grołhaki, czyli takie sztuczki, takie triki, które chcielibyśmy właśnie w tym momencie omówić. No, i jeśli chodzi o Amazon, no przemku, takie trzy rzeczy, które gdzieś tam mogą z Twojego doświadczenia przenieść sprzedawcę na wyższy poziom. Co to może być? To tak zacznę też może trochę przewrotnie, ale e, takim największym grobu hakiem na Amazonie jest na przykład to, żeby wysyłać towar w odpowiednim czasie, żeby te przesyłki docierały do kupujących, bo e, pomimo tego, że to jest można powiedzieć taki baną i, i, i wielu sprzedawców o tym wie, to często i tak trafiają na, do nas konta, które na przykład w, mają dużo wskaźników e, jakichś defektów w zamówieniach, że nie zostało dostarczone na czas i tak dalej. To wszystko wpływa na to, że tracisz potem buy boxes. Tracąc buyboxy, czyli ten przycisk, kup teraz nie masz możliwości reklamy, więc tak naprawdę twoja sprzedaż może runąć z dnia na dzień. Więc to taki no, totalny banał, ale żeby dbać o, o tą logistykę. No ale przechodząc już do takich typów, no to pierwszym było to, co mówiłem wcześniej, czyli wdrożenie FBA. No i dlaczego to jest takie ważne? To tak, no, to ty odpowiedz, jak się sprzedaje na Legro bez smarta nie da rady, tak? Znaczy w większości kategorii, nie? No bo są kategorie, gdzie, gdzie można to zrobić. No i tutaj tak samo, nie? Na przykład masz meble, czy jakieś, nie wiem, drabiny, czy takie rzeczy. No i to jest kategoria, w której ta FBA oczywiście jest nieopłacalna, albo w ogóle tego nie da się wysłać, bo to są za duże gabaryty. No ale w większości przypadków to może być nawet bardziej opłacalne. Bo na przykład kategoria biżuterii. Tam te produkty masz malutkie i wysyłka, realizacja przez FBA to jest 2-3 euro. No nie znajdziesz kuriera na sam początek, który za 2 3 euro, wyśleci produkt z Polski do Niemiec, tak? I w takim samym czasie. No a najważniejszą rzeczą jednak jest to, że masz tego prime'a. Czyli e, jeżeli na swoim koncie nie macie jeszcze żadnych produktów w FBA, to spróbujcie. I tutaj e, ważna rzecz taka, to pamiętajcie o tym, że e, korzystając z FBA, wybierzcie odpowiedni rynek, w którym magazynujecie. Bo na przykład, jeżeli wybieracie, wybierzecie Niemcy, a nie macie vat niemieckiego, to wasze konto będzie zablokowane. E, Dlatego można ZBA spróbować w ten sposób, że ustawiacie w panelu tylko rynek polski i wysyłacie właśnie na rynek polski, a te zamówienia i tak przechodzą na rynek niemiecki. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, która jest trochę połączona z pierwszą, to jest taki program PANEU. On polega na tym, że korzystasz z FBA, ale korzystasz z tego FBA w różnych krajach, czyli rejestrujesz VAT w takie najpopularniejsze u nas to są Niemcy, Francja, Włochy, rejestrujesz tam VAT, uruchamiasz program Paneu i to działa na takiej zasadzie, że Amazon sam przekazuje zapasy pomiędzy tymi krajami. Dzięki temu nie masz opłat transgranicznych plus no towaru klienta jest jak najszybciej, no i to, to bardzo szybko winduje sprzedaż, tak? bo jeżeli ktoś na przykład. W tej chwili sprzedaje na rynku niemieckim, a zarejestrował ten VAT również na rynku włoskim i francuskim, wdrożyliśmy ten program. No to ten skok można powiedzieć jest wykładniczy, tak? Nie jest liniowy, a wykładniczy w ilości zamówień. I trzecia rzecz. E to jest zakładka Business Reports i tam po prostu posortowanie ofert po ilości wejść i współczynniku konwersji, no i sprawdzenie, które z tych ofert, wybrać sobie, nie wiem, 5% ofert, które chcemy poprawić na, na Amazonie i dostosować tam właśnie to pod widok mobilny, szablon na plus content i tak to dalej, dopracować to, ale też zgłosić takie oferty na przykład do programu Prime Day albo Black Friday, to są programy, które bardzo fajnie windują sprzedaż. Na Amazonie są one Rzadko, dwa, trzy razy w roku, e, łącznie takie wydarzenia, więc trzeba to dobrze wykorzystać. Odpowiednio przygotować politykę cenową przed tymi programami. E, tutaj puszczam oczko i, e, no i potem z tego skorzystać. Więc to takie trzy rzeczy. E, I Michał, powiedz, co tam ciekawego masz na Legro. Jakieś trzy rzeczy. Wiadomo, audyt konta może składać się z dwudziestu, 20, dwustu rzeczy, ale tak wchodząc na pierwsze lepsze konto, trzy rzeczy, które. Mogą tą sprzedaż poprawić. To tak, i ja bym podszedł znowu troszeczkę przewrotnie do tego tematu, czyli taki audyt konta. Od jakiegoś czasu, dosłownie od kilku miesięcy jesteście w stanie sobie przeprowadzić sami na takiej zasadzie nawet prób i błędów, czyli w Allegro Analytics pojawił się raport wizyt, tak? Raport odwiedzin, raport konwersji. Jesteśmy w stanie konwersję zestawić z konkurencją czy z innymi sprzedającymi w kategorii. No, co nam to daje? Konwersja to jest nic innego jak wskaźnik atrakcyjności naszej oferty po wejściu, tak? Czyli no, jeśli ten klient wchodzi i kupuje, jest konwersja. Jeśli wchodzi, nie kupuje, tej konwersji nie ma. Także te wskaźniki jesteśmy w stanie jeden do jednego sobie porównać, gdzieś tam na podobnych produktach i na tej podstawie, właśnie zweryfikować atrakcyjność naszego, naszej oferty. Dobra, Czyli... Michał, to mam szybkie pytanie. No. Tak poprawić współczynnik konwersji. Widzę, że moja oferta odstaje od konkurencji. <laughs> Konkurencja ma współczynnik konwersji 9%, ja mam 4,5%. Okej. Okay. Mm, wiadomo, musiałbym na tą ofertę zajrzeć, ale jakbym nie miał zaglądać, w sensie jakbym miał ci powiedzieć teraz, no to zakładam, że gdzieś tam pod twoją miniaturką pojawiają się oferty konkurencji, najczęściej u większości sprzedawców pojawiają się te oferty sponsorowane. No, nie? Niestety są. No. <laughs> Więc w łatwy sposób można się tego pozbyć, jak udzielisz rabatu na piąty przedmiot, tak? Czyli hmm. na piąty przedmiot z asortymentu udzielasz rabatu, na przykład ktoś kupuje, nie wiem, cztery paski do spodni i portfel i ten Portfel ze względu na to, że może w Twoim przypadku być tańszy, otrzymuje klient na przykład 50% taniej. Jako piąty przedmiot zakłada mnie, i wtedy dzięki temu nie wyświetla się pod Twoją ofertą właśnie e, konkurencja, tylko wyświetlają się Twoje oferty aukcji, jak zwał, tak zwał. Także to jest taki tip, jak miałbym bardziej szczegółowo w to wchodzić. No i druga rzecz, która też wpływa na ilość wizyt i też wpływa na konwersję, to jest kwestia związana z reklamą graficzną, tak? No bo reklama graficzna to jest też coś, z czego do tej pory no sprzedawcy korzystają nieczęsto, ze względu na to, że ten próg wejścia, my się zawsze śmiejemy, jest większy niż w ofertach sponsorowanych, czyli ofertę i reklamę taką klasyczną, sponsorowaną, gdzie umieszczacie w niej oferty i dziękuję, zrobicie w ciągu dwóch minut, tak? Z reklamą graficzną trzeba się. Się troszeczkę pobawić, trzeba umieścić słowa kluczowe, e, frazy kluczowe, wykluczające, także e, jest z tym trochę pracy. E, trzeba też często wybrać kategorie w zależności od tego, jaki wariant wybierzecie. No i ze względu na to, że jest to na niszowa, to zawsze, no i najczęściej, to dotarcie do klienta jest po prostu tańsze. No i z drugiej perspektywy, ta konwersja może być wyższa, ze względu na to, że my, dorzucając tam frazy kluczowe, wykluczające, dobieramy sobie tych klientów który chcemy mieć, którym chcemy wyświetlić naszą reklamę, więc to są takie sztuczki ode mnie. Ale w dużej mierze jeszcze wróciłbym do tego raportu wizyt, tak? No bo tutaj dzięki temu możecie opierać sprzedaż nie na zasadzie, bo tak mi się wydaje, że tak będzie dobrze, bo mi się teraz wydaje, że muszę popracować nad opisem oferty, a jednak się okazuje, że brakuje ci wizyt, więc jak popracujesz nad opisem, to te wizyty ci nie przybędą. Więc do tego bym cały czas wracał, żeby opierać sprzedaż na dane, czyli na podstawie chociażby tego raportu z Allegro Analytics, a nie o w oparciu o, wydaje mi się, no i generalnie Allegro to jest temat rzeka, więc w tym miejscu chciałbym jeszcze dać Wam takie pięć webinarów, które nagrałem w tym roku kilka miesięcy temu link będzie w opisie, to będzie taki landing page, w który możecie wejść i po wpisaniu, zostawieniu swojego adresu mailowego będziecie mogli odebrać właśnie te materiały, w których rozszerzam ten wątek, chociażby właśnie danych i rozszerzam inne wątki właśnie, które są związane z tym obszarem sprzedaży na Allegro, tych nagrań jest około 6-7 godzin, tak jak mówię, są darmowe, więc jeszcze raz link w opisie. A tymczasem przechodzimy sobie do kolejnego wątku, który tutaj wypisałem w kontekście pytań do przemka. No i co? I ja poruszyłem wątek sprzedaży w kontekście dropshippingu na Allegro i pytanie, jak ten dropshipping ma się na Amazonie? Czy, czy coś takiego ma miejsce? Czy spotkałeś się z tym, że ktoś na tym zarabia? To wiesz co, to ja bym powiedział, że być może coś takiego istnieje, ale jeżeli ktoś ma konto, które sprzedaje z sukcesami w modelu dropshipping drop na Amazonie, to chętnie kogoś takiego poznał i pogratuluję mu osobiście, bo według mnie to jest na tyle trudne zadanie, żeby w czymś takim sprzedawać, że praktycznie niemożliwe. Oczywiście pewnie ktoś taki jest, natomiast przy tym wątku może też poruszyłbym to, że Amazon jest też taką platformą, która ma bardzo dużo tych możliwości analitycznych. No i tutaj kieruję to głównie na osób, które szukają może jakiejś dodatkowej platformy do zarobku, jak sprzedajecie w dropshippingu na Allegro. No to na przykład na Amazonie są produkty innych producentów. Możecie poszukać, który z tych produktów się właśnie fajnie sprzedaje, które jest na przykład w modelu FBM i wtedy taki produkt wysłać w model FBA, jeżeli wasza marża na to pozwala, I to jest o tyle fajne, że możecie ciągle szukać jakichś produktów sezonowych, jakichś produktów bardziej niszowych i tak dalej. Więc tam miejsce ciągle jest na, na nowych sprzedawców, ale nie jest to, nie nazwałbym tego jakby pełnoskalowalnym biznesem, tak? Bo pełnoskalowalny biznes na Amazonie to jest moim zdaniem głównie własna marka, producent, ale właśnie szukanie takich nisz w produktach innych marek też, też istnieje. No takim programem, który najłatwiej można to sprawdzić, to jest z Helium 10, jak coś, to zostawię kod w opisie, tutaj będziecie mieli 20% zniżki na to. No ale tak podsumowując, Michał, no to ja bym z dropshippingiem na Amazon nie wchodził. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, to teraz pytanko do Michała. Wiesz co, tutaj mam takie pytanie dość ogólne, ale, ale na pewno coś tam zdradzisz bardziej szczegółowego. To jak walczyć z konkurencją, tak? Jakby tych postów na, na zjednoczonych sprzedawcach, na, na innych grupach, na wsparcie sprzedaży na Allegro też się zdarzą czasami takie, że niektórzy narzekają na konkurencję, że obniża ceny, jakieś takie nieładne rzeczy robi i jak z tym walczyć? Mhm. Znaczy tak, no generalnie dla mnie zawsze tym sposobem na walkę z konkurencją, no będzie chociażby przede wszystkim wyróżnienie się w kontekście produktu. I tutaj też podam konkretny przykład. Jakiś czas temu przyszedł do nas sprzedawca, no, który miał produkt taki jak każdy inny, czyli nie był wyróżniający się na listingu, był po prostu taki sam. No, i jak macie taki sam produkt, no to jako klienci wolelibyście kupić drożej, czy wolelibyście kupić taniej, nie? Czyli no to jest po prostu identycznie to samo. Mamy chociażby, no nie wiem, telefon, tak? iPhone 13 u jednego sprzedawcy i u drugiego kupujemy u tego, u którego jest powiedzmy taniej, albo gdzieś tam macie do niego większe zaufanie. No, i pierwszym właśnie tym będzie kwestia zaufania, wiadomo, zawsze oficjalne sklepy to będą te sklepy, które będą te zaufanie, ten bagaż zaufania będą miały po prostu większy, więc na pewno zostanie oficjalnym dystrybutorem nawet chociażby produktów marki Apple, tak jak sobie tutaj teraz powiedziałem, czy chociażby oficjalnym sklepem na Allegro będzie budowało pewną przewagę i wyróżnik konkurencyjny. No i druga kwestia, to jest kwestia związana z produktem, czyli każdy sprzedaje powiedzmy, podam tutaj też konkretny przykład, bo akurat taki mam, mieliśmy sprzedawcę, który do nas przyszedł, sprzedawał takie tańczące kaktusy. No i to właśnie był taki przykład, gdzie ok, wszyscy sprzedawali te same tańczące kaktusy, to było w zeszłym roku na, na święta, no a to co my zrobiliśmy, to ściągnęliśmy też tańczącego kaktusa, ale nie na baterię, tylko na akumulator. I tu była ta różnica. Czyli to, co zrobiliśmy, to to, co zawsze robimy czyli taki research przed tym, jak gdzieś tam ściągamy produkty z zagranicy czyli zobaczyliśmy recenzje produktowe, klienci. W przypadku, gdy kupowali właśnie te kaktusy na baterię, skarżyli się, że ta bateria wytrzymuje 2-3 dni i trzeba to wymieniać. Więc to, co my zrobiliśmy, to w przypadku tego importu po prostu naszego importera zapytaliśmy, czy jest szansa, że ściągnie nam to z akumulatorkami. Okazało się, że tak. Akumulatorki były ładowane na USB-C i to, był właśnie ten, to była ta przewaga konkurencyjna. No i przez co ten klient mógł zapłacić u nas 20% drożej, za ten sam de facto produkt. No wiadomo, w kosztach produkcji on był nieco droższy, ale nie był 20% droższy, ale już mieliśmy naprawdę fajną wartość dla klienta, no bo widzieliśmy, że to był problem właśnie jeśli chodzi o ten dany produkt. Także możecie łapać co do tego analogię myślę, że jeśli chodzi o, e, o, o, o te moje sposoby na walkę z konkurencją, to tyle. No i teraz pójdziemy sobie dalej. Mm, ja zawsze jestem ciekaw właśnie z tej perspektywy, że e, właśnie Allegro czerpie mocno od Amazona. Jestem ciekaw, e, co Amazon takiego wymyślił w ostatnim czasie, czyli jakie są najnowsze trendy, bo wiem, że te trendy, które są teraz na Amazonie, za dwa, trzy miesiące, może za rok, będą już na Allegro. I właśnie Tutaj pytanie do Przemka, w jakim kierunku ten Amazon aktualnie zmierza? Wiesz co, to ja bym to tak sobie też pogrupował, że Amazon Europejski najpierw bierze z trendów z USA i przeważnie to, co pojawi się na rynku amerykańskim, to Amazon potem wprowadza na rynkach europejskich, a potem coś tam Allegro pewnie też się zainspiruje czasami, tak, tak jak można się zainspirować innym sprzedawcą, <tak>, tak Allegro się inspiruje Amazonem. No i tutaj jest z takich trendów, ale bardziej może narzędzi na Amazonie w USA, to są na przykład różne formaty reklamy, na przykład teraz Amazon wprowadził coś takiego, że można swój Twój produkt y, reklamować w telewizji, tak? Masz w panelu możliwość zrobienia reklamy. Ile reklam to kosztuje? No, nie, jest to, <laughs> nie, jest, nie jest to mało, ale. Y no ale jakby chciałbym podkreślić to, że, że to jest fajny, taki unikalny format, ale też takie narzędzia. Tutaj bym zaznaczył to, że czasami to Amazon wprowadza coś później niż Allegro, bo na przykład na Allegro masz zestawy produktów. Masz jeden produkt w katalogu, robisz tego zestaw, nie? Mhm. E, tak to pojawiło się ostatnio na Amazonie w USA, to się nazywa Bundle, a za jakiś czas pewnie pojawi się w Europie, więc w drugą stronę też to czasami działa. E, natomiast tak już ściśle mówiąc o trendach, to w Europie widzę takie trzy główne trendy. Pierwsze to są pokazanie, że twoje produkty są ekologiczne. I wiem, że to może być jakiś kontrowersyjny temat dla wielu, kto się z tym nie zgadza, no ale jakby klienci w Europie zachodniej tego potrzebują, no to to ewidentnie widać. No i tutaj jest na przykład można uzyskać taką plakietkę, że twoje produkty mają oznaczenie Climate Pledge Friendly. I to jak znajdziecie taką ofertę, klikniecie sobie w tą ikonkę, to was przekieruje do tego w jaki sposób te firmy uzyskują te plakietki. No i tak na szybko mówiąc nie jest to trudne. Szukać jakiegoś laboratorium, które wystawia wam certyfikat, i ta plakietka pojawia się automatycznie. A już to jest duży wyróżnik, bo klient traktuje właśnie twór, wasz produkt jako eko, no drugą taką rzeczą, to jest już bardziej wnikliwe. Tutaj podejście do tego, czyli jakieś emisja dwutlenku węgla przez waszą firmę. To są no, takie dziwne tematy, ale w tym kierunku największe firmy idą, więc ja też bym tutaj szedł. No a trzecim takim fajnym trendem, który widzę, który wam też może pomóc zwiększyć wartość koszyka, no i też tak zwane LTV, czyli Lifetime Value of Customer, czyli to są zakupy subskrypcyjne i wtedy możecie wydać na przykład bardzo dużo pieniędzy w to, żeby pozyskać klienta na samym początku, ale potem on dokonując zakupu wybiera, że chce wasz produkt otrzymywać przez rok, co miesiąc. To może być taki produkt typu, nie wiem, żwirek na kota, karmel na kota, jakieś Zakupy spożywcze, i tutaj bardzo fajnie, właśnie można ciągłość zakupów budować. Wykładamy raz na marketing, potem klient otrzymuje ten zakup co miesiąc. Więc myślę, że ten zakup subskrypcyjny to pewnie będzie jeden no, z trendów albo narzędzi, które za jakiś czas pewnie też stanie na Allegro. Dobra, Michał, to teraz ja do ciebie mam pytanie, bo Amazon wiadomo jest graczem globalnym, jest rynek USA, ale też mocno jest na przykład Japonia, Turcja coraz bardziej. No ale widzimy, że w podobnym kierunku idzie Allegro, że to nie jest tylko Polska. Doszły Czechy, dochodzi Słowacja od nowego roku. No i dojdą pewnie pozostałe kraje Europy, tutaj bardziej Europy Wschodniej. Więc jakie jest twoje zdanie na temat tej ekspansji zagranicznej? Jakie benefity ma sprzedawca? No i też jak do tego podejść, tak? bo, bo większość sprzedawców na Allegro jednak nie sprzedawała na zagranicznych rynkach? E, jak, jak się do tego przygotować? Mm -hmm. e, to zacznę od tyłu, czyli od końca. Jak do tego podejść, jak się do tego przygotować, nie? Czyli w dużej mierze to, co musicie zrobić, albo to, co możecie zrobić, powinniście zrobić, no to zrobić krok w tym kierunku. OK, wchodzę, podjąć tą decyzję. Tak? Najłatwiej będzie zacząć od tego rynku czeskiego. Tam próg wejścia jest po prostu najmniejszy. Są do spełnienia trzy kroki. Jak wpiszecie sobie allegro.pl, łamane na czechy będzie co do tego konkretny artykuł, który was przez te trzy kroki przep. Prowadzi. Tam, między innymi, kwestia dostaw i innych pochodnych elementów. Nie ma tutaj trudności, jeśli chodzi o wejście na ten rynek. Bardziej chciałbym się tu skupić na benefitach i takim sposobie wykorzystywania chociażby tego, póki co jeszcze tylko rynku czeskiego, no bo tylko tam mamy aktualnie ekspansję. Słowacja to będzie dopiero w przyszłym roku 2024. Czyli tutaj opowiem o takim jednym przykładzie, bo taką ciekawostką, nie wiem, czy tak jest na Amazonie, to od razu podpytam. na no Allegro jest tak, że jak ktoś kupi na Allegro CZ, to widać tą popularność, czyli tą transakcję też widać na listingu Allegro.pl to tutaj to, co też mówiłem na samym początku, że warto mieć własną markę właśnie po to, bo na przykład opinie między rynkami się łączą po tym, jak mamy zarejestrowany brand. Więc ktoś okay. wystawi opinię nam na rynku niemieckim, ta sama opinia pojawia się na francuskim, więc opinie tak, a transakcje? Wiesz co, jeśli chodzi o same transakcje, to nie zawsze Amazon wyświetla y, przy produktach, ile osób to kupiło. To jest w stylu 100 plus, a nie na przykład okay. 124 zakupy w ostatnich 30 dniach. Okej, okej, okej. No no bo właśnie chciałem to doprecyzować, bo dla mnie na pewno dużą przewagą i, i, i takim motorem napędowym motywacją dla was, jeśli chodzi o wejście na inne rynki, powinno być właśnie to, nie, czyli że popularność, która jest na Czechach, łączy nam się z popularnością. Która jest na Polsce. Ilość transakcji, tak? Mam tutaj na myśli. Więc przede wszystkim z tej perspektywy bym to ocenił. No wiadomo, rynek czeski do rynku polskiego nie ma co porównywać, no bo rynek czeski to jest aktualnie może jakieś 10-15% w większości kategorii, jeśli chodzi o wartość sprzedaży, przychody i tak dalej, i tak dalej. No ale z tej perspektywy warto to robić. Idę dalej, bo ja ten temat już myślę omówiłem dość wystarczająco szeroko e, i tak. Bo m, też sprzedając na Allegro, tak jak tu wspomniałeś o tych grupach, czyli mówiłeś o naszej grupie Wsparcie Sprzedaży na Allegro, możecie ją znaleźć na Facebooku. Jak właśnie tą frazę wpiszecie w wyszukiwarkę. Na naszej grupie często jest tak, że są sprzedawcy, no, którzy myślą, że żeby sprzedawać na Allegro, to trzeba sprzedawać najtaniej, trzeba mieć najtaniej ten produkt. Myślę, że my w tym materiale już trochę tych teorii obaliliśmy. Ale pytanie, jak jest na Amazonie, czy jest tak, że im taniej sprzedajesz, jak jesteś najtańszym, to sprzedajesz, jak masz troszeczkę drożej, to nie sprzedajesz? To też może trochę objaśnisz nam Przemku zasady działania tego buyboxa. Hmm. To wiesz co, to jeżeli sprzedajesz właśnie produkty innych marek, jesteś typowym resellerem, no, to nie ma co ukrywać, że przeważnie ta cena wygrywa buyboxa. Są wiadomo wskaźniki inne, które też za to odpowiadają, czyli jakość konta, terminowość wysyłek, czyli to, co mówiłem wcześniej. Natomiast jeżeli dwóch sprzedawców ma te same wskaźniki konta, w podobnym okresie wystawili ten sam produkt, no to przeważnie ten sprzedawca, który ma tanie tego buyboxa, wygra. Tak? To jest tylko jakby dla sprzedawców, którzy sprzedają to samo, co inni, bo na Amazonie jest jeden listing na jednego produktu. Nie jest tak fajnie jak na Allegro, że możesz stworzyć nowe oferty tego Samego produktu i na przykład nadać im inny tytuł. Natomiast drugim typem sprzedawcy są sprzedawcy, którzy mają własną markę i wtedy tylko oni są na tym byboxie, tak? Więc tutaj oni dyktują cenę, ale wiadomo, trzeba to porównać w jakiś sposób z konkurencją. Ja bym powiedział, że w przypadku własnej marki na Amazonie to jest fajne, że można się właśnie w jakiś sposób wyróżnić i sprzedawać z większą marżą. Mamy tutaj sprzedawcę z kategorii wyposażenia łazienek który te same produkty w Polsce sprzedaje je za około 350-400 zł. Na rynku włoskim sprzedajemy je po 120-130 euro. Jak stok się kończy, to wystawiamy 180 euro i to też się sprzedaje. Więc mhm. to, to, to taki typowy przykład. No i ja bym tutaj skupił się przede wszystkim na ilości, nie na ilości produktów, a na jakości tych produktów. tak Jeżeli wystawiamy listing na Amazonie, to on musi mieć 8 zdjęć, musi mieć pełną ilość balet pointów, odpowiedni tytuł, minimum 150 znaków dobre frazy kluczowe, infografiki, w A Contencie też dobre grafiki, można wrzucić też w A Content Premium filmy na przykład, stworzymy kilka takich dobrych listingów produktowych i daje 100%, że będzie się sprzedawało się to lepiej, niż gdy wystawimy 100 produktów na szybko, tak, z jakimś szybkim tłumaczeniem, bez, bez dobrego tłumaczenia w języku docelowym, bez fraz kluczowych i to będzie się <laughs> sprzedawało dużo słabiej, więc podsumowując, Sprzeda uważam, że na Amazonie da się sprzedawać drożej, tylko oczywiście też trzeba patrzeć na, na to, w jaki sposób prezentujemy swoje produkty. Jeszcze ostatni przykład. Mamy sprzedawcę, który na Allegro sprzedaje łóżka dziecięce, tylko one są taką kategorią bardziej niszową, bo to są takie, no, specyficzne łóżka, które też na Allegro kosztują 2-2,5 tysiąca, On na Amazonie to sprzedaje po 800 euro I jak na Allegro skala to jest to przykład 5-10 zamówień miesięcznie na tego modelu, tak na Amazonie udało nam się znaleźć odpowiednią Słowo kluczowe. E, reklamujemy głównie pod słowo kluczowe i tam jest sprzedaż na poziomie 15-25 sztuk. Nie jest to e, jakby ogromna sprzedaż, natomiast przy produkcie drogim, e, bo no tutaj bym powiedział, że łóżko za tyle na dziecka to już jest produkt raczej droższy, no to tutaj fajnie te nisze można znaleźć, żeby sprzedawać po prostu drożej. Okej. Okay. Dobra, Michał, teraz e, pytanko do Ciebie. E, Wiesz co, tutaj ty jesteś oczywiście raz, że sprzedawcą, a dwa, jesteś współwłaścicielem agencji, więc jako mając doświadczenie z tych dwóch stron, powiedz, jakie przewagi ma agencja nad sprzedawcą? I żeby to nie było kryptoreklama, e, Michał też sprzedaje, więc myślę, że, okay, że, okay. że powiedz coś ciekawego. No, no, ciekawe pytanie, bo my też um, nie wzbraniamy się przed tym, żeby szkolić inne agencje. Czyli, że często jest tak, że jak mówiłem wcześniej o szkoleniach stacjonarnych, no to jeździmy gdzieś tam po całej Polsce i te agencje, na przykład SEO, które chcą zacząć też wdrażać sprzedawców na Allegro, szkolimy. No i nie bez powodu zacząłem od tego wątku szkolenia innych agencji, bo właśnie też dostałem to pytanie na jednym ze szkoleń, i dlatego pomyśleliśmy, że warto byłoby też je tutaj umieścić. I mm, kwestia związana z tym, jakie to są przewagi, chociażby e, miała miejsce ostatnio, i ostatnio jedna z przewag dołączyła do tej listy, e, biorąc pod uwagę to, co może agencja, a to, czego nie może sprzedawca. I tutaj mam na myśli pewnego rodzaju nowość. Jak wpiszecie sobie na przykład wyszukiwarkę na Allegro Biurko, to wyświetlają się teraz w tej wyszukiwarce, na tej rozwijanej liście e, reklamy graficzne. I te reklamy graficzne, właśnie ten rodzaj, czyli właśnie w podobnych wyszukiwaniach, w wyszukiwarce, wyświetlają się tylko i mogą być konfigurowane przez agencję. Czyli no jeśli jesteś sprzedawcą, no to niestety tego typu reklamy, nie skonfigurujesz. No a jeśli jesteś agencją, no to właśnie ten typ reklamy możesz zrobić. Także to jest jedna z przewag. Takich przewag, jeśli chodzi o Allegro Ads jest więcej. No i tutaj zdradzę kolejną, nie będę z, jakby mówił o wszystkich, ale też taką ciekawą jest kwestia związana z, ze słowami kluczowymi. Jak jesteście sprzedawcami i tworzycie sobie reklamy graficzne, to to, co możecie zrobić, no to chociażby wyciągnąć sobie raport wyszukiwanych haseł z przeprowadzonej kampanii graficznej, a jeśli współpracujesz z agencją, to taki sam raport jesteś w stanie wyciągnąć dla reklam ofert sponsorowanych, czyli nie jest to reklama graficzna. I przewagą tutaj jest ten fakt, że na reklamę graficzną wydajemy zwykle no, 10 razy mniej albo 5 razy mniej niż na tą reklamę klasyczną w wynikach wyszukiwania, biorąc pod uwagę oferty sponsorowane. Więc tych danych wyszukiwanych haseł jest po prostu dużo, dużo więcej. Można Zabrać, biorąc pod uwagę reklamy ofert sponsorowanych w porównaniu z reklamą graficzną. Także to jest taka naprawdę mega, mega duża przewaga. No i właśnie szkoląc tą agencję SEO jakiś czas temu, oni nawet chcieli nam zapłacić za to, żebyśmy my, biorąc pod uwagę budżety naszych klientów, podzielili się właśnie tą informacją z nimi. Jakie są to słowa kluczowe? No bo wiecie, ma to duży wpływ na to, jak my będziemy nazywać nasze oferty, czyli jak nazwiemy nasz produkt na Allegro pod kątem wyszukiwawczym, później przez tą wyszukiwarkę będzie nam się łatwiej przebić albo te dotarcie do klienta będzie tańsze, ale też z drugiej strony ma to swoje podłoże w rozszerzaniu asortymentów. Asortymentu, tak? Czyli te frazy, które się pojawiają w tych wynikach wyszukiwań, które pojawiają się w tym raporcie, mogą być związane z produktami, których nie mamy jeszcze w asortymencie. Czy jest to po prostu drogowskaz na to, co do tego asortymentu możemy w zasadzie dodać? No i tak na dobrą sprawę, omówiłem tutaj dwie, trzy takie przewagi, moim zdaniem. No i do ciebie, Przemku, też mam podobne pytanie. Bardziej w kontekście co jak nie Amazon, czyli jak najprościej zaistnieć za granicą. Czy, czy, czy to będzie jakiś inny marketplace, czy to będzie zupełnie jakaś inna ścieżka. To tutaj chciałbym taką przytoczyć historię, jak byłem raz u ciebie jako prelegent na żniwach Allegro, czyli takich warsztatach online, w których prowadziłeś sprzedawców. No i ja miałem tam właśnie prelekcję o Amazonie i na koniec oczywiście sekcja QA, miałem sporo pytań i jedno z nich to było... A co myślisz o early, nie? I, I to dla mnie to jest taki mocny kontrast, że ktoś porównuje Amazon i Early, gdzie to są no, kompletnie dwa różne światy, i ja jakby nie neguję tego, że dla kogoś może być to, to lepszym wyjściem, i dla takich sprzedawców, na przykład dobrym wyjściem jest litewskie pigu. Gdzie tam w dość prosty sposób można wejść. Tam jest taka duża zaleta, że logistykę za wszystko odpowiada PIGU. Wy tylko wysyłacie kartony zbiorcze do ich magazynu pod Warszawą, potem to wszystko jest dostarczane przez nich. To jest takim pierwszym fajnym marketplacem. No a takim, który daje też trochę większą skalę, ale jest troszkę podobny do Allegro w niektórych kwestiach, oczywiście też się różni, jest Emak. Tutaj pozdrawiam Bartka, naszego speca od Emaga. On, on fajnie tam wprowadza tych sprzedawców, więc w przypadku, jeżeli nie macie właśnie tych rzeczy, o których mówiłem na samym początku, czyli jakaś własna marka, producent, wyróżnik, dobra logistyka, no to, to właśnie te, te, te dwa marketplacy będą dużo lepsze. No i, i też na pewno dużo tańsze. Tak nie ma co ukrywać, że Amazon w wielu kwestiach jest po prostu droższą platformą, jest wyższa prowizja, wyższa stawka za kliknięcie. No i jeszcze tak dokładając, który gdzie można sprzedawać zamiast Amazonu, no to oczywiście jest własny sklep internetowy, tylko tutaj licząc te wszystkie koszty, założenie sklepu w odpowiedni język, SEO w innym, w innym języku, które buduje się całkowicie inaczej niż w polskim, no to licząc sobie te wszystkie koszty, okazuje się, że Amazon jest strasznie tani <grytanie> I, i, i wtedy jednak tutaj fajnie zaistnieć. No i myślę, że jeśli chodzi o, o te sprzedaż za granicą, to też trzeba sobie podzielić na to, na jakich rynkach chcemy sprzedawać, no bo na przykład w Niemczech dobrym jeszcze marketplacem jest Kaufland, tylko oczywiście to też nie będzie ta skala, jaką daje Amazon, tak? To tak jak w Polsce sprzedajesz na Allegro, no I szkoda nie wystawić tych ofert na Early czy Empik, nie? Zawsze coś tam się sprzeda. Tak samo jest z Kauflandem, jeżeli sprzedajesz na Amazonie, no to fajnie wyjść na Kaufland. We Francji fajnym marketplacem jest Cdiscount. to jest takie ichniejsze Allegro, ich jakby taki narodowy marketplace, więc zależnie od asortymentu, zależnie od kraju, w którym chcecie sprzedawać. Natomiast no Amazon, ja jestem zwolennikiem, dlatego że daje po prostu coś takiego, że w jednym momencie możecie sprzedawać na kilku krajach Unii Europejskiej, w tych, na największych rynkach, i możecie robić to wszystko z jednego panelu, jeden ekosystem. Więc to, to jest fajne, że ta sprzedaż może szybko się skalować. Jeśli chodzi też o to, w jaki sposób dobrać sobie ten kanał, to tutaj chciałem zrobić taką malutką reklamę. Będziemy robić konferencję Cross Border by Olimp i tam krok po kroku będziecie mogli od kwestii podatkowych, logistycznych, przez tworzenie ofert na różnych kanałach stwierdzić, który z tych kanałów będzie dla Was. Oczywiście to wszystko będzie bezpłatne, więc jeżeli macie ochotę uczestniczyć w takim ciągu webinarów, to w opisie będzie do tego link. Zapraszam Was do tego. I Michał, jeszcze jedno pytanie do ciebie. O, to chyba spoza, spoza agendy, spoza listy. <laughs> Wiesz co, tutaj też często widzę, że sprzedawcy mówią o tym, że wychodzą do sklepu internetowego albo prowadzą własny sklep internetowy. Jak wtedy podejść do tego, że prowadzę jakiś sklep, mam jakąś taką może małą markę i jak to fajnie zrobić na Allegro, żeby jednak nie zatracić tych wartości, które przedstawia marka, ale jednocześnie sprzedawać na Allegro. Mhm. To też mam kilka takich insightów nawet z ostatniego czasu bo to co robiliśmy i to co robimy też właśnie z takimi markami no to jeśli jest możliwość i odpowiednio wcześnie nazwijmy to się obudzimy, no to nazywamy markę na przykład nie Militaria tylko Militaria.pl tak? tutaj podam przykład, oczywiście nie mamy nic wspólnego z tą marką, ale chodzi o to, że jeśli nazwiecie markę Militaria.pl no to w komunikacji marketingowej możecie używać właśnie pełnej frazy i będzie to też swego rodzaju informacja dla klienta że ten sklep internetowy posiadacie. Także to jest taka pierwsza kwestia. Kolejna rzecz, no to jeśli nie nazwa marki, to nazwa konta, nazwa firmy bardziej. Też możecie firmę nazwać na przykład militaria.pl i wtedy też w banerach to co zauważyliśmy w ostatnim czasie Allegro tego nie blokuje, czyli jesteśmy w stanie tak się po prostu komunikować, chociażby w banerze na liście ofert. No, i też jest kwestia, pytałeś o. O to, jak nie zatracić wartości swojej marki sprzedając na Allegro, tak? Żeby to nie był produkt jeden z wielu, ale dalej jakby przedstawiać, co ta marka wnosi. Okej. Okay. jakbyś mógł dać jakiś przykład, rozwinąć to bardziej. E no to nie wiem, na przykład ktoś sprzedaje produkty żywnościowe, ekologiczne, tak? W mm -hmm. jaki sposób powinien prezentować te swoje wyróżniki na Allegro? Mm -hmm. O, to, to, jest, to, jest, to jest fajne pytanie. E, no i tutaj no, prawdopodobnie tak jak na Amazonie, nie? Tylko na Amazonie te wartości można pokazać graficznie i tekstowo, tak? Czyli możesz mieć tekst na grafice. Na Allegro już nie możesz tego mieć. Ikonografiki tak samo, nie? Amazon, możesz to mieć. Na Allegro niestety nie. I tutaj dobrym pomysłem jest karta informacyjna produktu. Czyli to jest miejsce, gdzie te zasady, na przykład tekst na grafice, no już nie dotyczy tego miejsca, czyli tam już możecie stosować tekst na grafice. Wiadomo, dotarcie do klienta z kartą informacyjną produktu, czyli z załącznikiem do oferty, no jest dużo trudniejsze w sensie. Tam mniej klientów dociera niż do opisu oferty, ale zawsze stworzy to swoistą wartość dodaną. A jeśli chcemy komunikować,. Te wyróżniki, no to możemy oczywiście pokazać to graficznie i nawet zalecałbym do tego dążyć, żeby jak najbardziej graficznie pokazać te przewagi produktu. A tak jak mówię, jak chcecie dodać jakieś ikonografiki, odsyłam do tego załącznika do oferty. Karta informacyjna produktu wtedy wyświetla się też na listingu i tworzy też swoisty. Wyróżnik. I tak na dobrą sprawę, już tak myślę, że mm, słowem zakończenia, bo mm, Przemku, ty, ty jesteś bardzo skromnym człowiekiem, i nie powiedziałeś o tym, że też jesteś współwłaścicielem agencji. Logoty wyświetla się tutaj po stronie przemka, czyli jest to Olim Marketplace, agencja od zagranicznych rynków. No i pytanie: Jaką wartość wydajecie i czym różni się właśnie taka współpraca sprzedawcy na własną rękę od tego, jak działa z wami? Jaką ma, jaka jest ta główna zaleta wyróżni? To tak, dla mniejszych firm bym powiedział, że cena, ale cena nie w takim kontekście, że jesteśmy najtańsi spośród całej konkurencji, bo no nie jest tak na pewno. Natomiast chodzi mi o cenę w takim, w takim względzie, że na przykład sprzedając na Amazonie potrzebujesz kogoś, kto przetłumaczy Ci te produkty, kto zna się na Amazonie i potrafi znaleźć dobre frazy kluczowe, potrafi te listingi dobrze wgrać, powariantować i tak dalej, czyli osobę techniczną. Specjalista od reklam, który często trudno znaleźć, specjalista od reklam, który też się zna na, tym, na takich kwestiach technicznych. Potrzebujesz też jakiegoś grafika, kogoś od, od kto po prostu się na tym zna, typowo pod Amazon, więc potrzebujesz tak naprawdę kilku osób, a tutaj wynajmując usługę u nas, no to masz te osoby naraz zebrane, po prostu to wszystko prowadzi jedna osoba, która jest opiekunem konta i wszystkie te rzeczy zbiera i sumując to, to wiem, że po prostu sprzedawcom wychodzi to dużo taniej. No i taką drugą rzeczą, która według mnie jest ważna, to jest to bezpieczeństwo, bo trafiają do nas konta często, które wcześniej same coś próbowały z sprzedawać i nie mówię, że nie da się samemu sprzedawać, bo jest mega dużo firm, które robią to dużo sprzedają dużo, robią to naprawdę fajnie i, i gratuluję im. Natomiast często ktoś podchodzi do tego troszkę nieumiejętnie w, w takim celu przetestowania trochę Amazona. No i nagle okazuje się, że po dwóch miesiącach stwierdza, że to nie jest dla niego, zamyka wszystkie oferty, tam jakieś niezrealizowane zamówienia wszystko pozostaje i takie konto potem trafia do nas i my na nie się logujemy i tam jest po prostu Armagedon, trzeba najpierw jakieś wyjaśnienia składać. Tyle biurokracji z Amazonem i ta sprzedaż może przez 2 trzy miesiące w ogóle nie ruszyć, bo po prostu wymieniamy się papierami z Amazonem, że już, już u nas będzie w porządku, piszemy jakieś odwołania, e, więc no to bezpieczeństwo bym tutaj podkreślił, że jednak zlecając to nam e, od startu, no to możesz być pewny, że, że o te wszystkie kwestie zadbamy. Okay. No czyli freelancer no, nie jest w stanie jakby sobie poradzić, znaczy, na przykład w takim stopniu, jak grafik oddzielnie, osoba, nie wiem, od kontentu, i tak dalej nie zrobi tego na takim poziomie freelancer, nie? W sensie grafiki kontentu i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? No właśnie mieliśmy jedno konto od freelancera, które wydało na marketing 40 tysięcy euro i zgadnij Michał, ile było z tego przychodu? 40 tysięcy no, 40 pół. <noise> <laughs> Okej okay. No, więc tutaj też jeszcze bym podkreślił To, że oczywiście nie, my też nie jesteśmy Super bohaterami, ja nie jestem, ty nie jesteś Jeżeli nie ma współpracy ze sprzedawcą, to czasami Trudno coś takiego wyciągnąć, jeżeli produkt Się nie broni, ale jeżeli sprzedawca jest Świadomy tego, w jaki sposób działa Amazon Właśnie po to są też takie materiały To też potem dużo łatwiej się z taką Współpracuje, mamy firmy, które właśnie Na wszystkie nasze pytania, jakieś dodatkowe Materiały odpisują w przeciągu pół godziny I my łatwo możemy coś takiego budować Natomiast jeżeli to jest współpraca w stylu zróbcie to nam, to no, brakuje tej współpracy, tak? Yy, I po prostu to, to... To wtedy nie jest współpraca, nie? Tak. Tylko no, praca. Do, 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 Dokładnie, <noise> więc yy, działa to najlepiej, jak, jak obie strony są zaangażowane. E, więc chyba na tym będziemy kończyć, Michał. Może teraz zadamy jakieś pytania otwarte do, do naszych widzów. Ja mam jedno i. i Okej, okay, no, ty... no, no, yes, yes, e, ja tak. Ja bym miał do Was takie pytanie, jaki u Was jest procent rynków zagranicznych w porównaniu do rynku polskiego? Bo no, tutaj 23 rok to moim zdaniem był już taki trend, że wychodzimy na zagranicę, Alegro wychodzi na zagranicę, więc to też będzie się zwiększało. Jestem ciekaw, jak to u Was wygląda. Nie, nie chcę żadnych liczb, natomiast procentowo myślę, że to będzie też ciekawe porównanie dla innych sprzedawców, którzy że być może sprzedają tylko w Polsce, no bo jeżeli rośniemy sobie na Allegro 10% rok do roku, dołożymy kolejne kilka rynków, to cała firma zamiast 10% może rosnąć 50% rocznie, tak? Więc e, to, to, to jest duża przewaga i chętnie, chętnie się dowiem, jak to u Was wygląda. Michał? Natomiast ja chętnie dowiem się, ile osób dotarło do tego miejsca i ilu osobom ten materiał się podobał. Także, jeśli dotarliście do tego miejsca, zostawcie komentarz: Chcę więcej i łapkę w górę. My też nagraliśmy jeszcze kilka przy okazji właśnie tej wizyty w studiu wywiadów. Także, jeśli tych łapek w górę będzie odpowiednio dużo i odpowiednio dużo będzie obejrzeń do końca, jesteśmy w stanie wypuścić jeszcze kilka bardziej szczegółowych materiałów, które myślę, że jeśli i ten przypadnie Wam do gustu, to tamte tym bardziej będą miały więcej smaczków, być może też pojawią się inne osoby, także dajcie znać po pierwsze, czy dotrwaliście do końca, czy ten format, jaki teraz dzisiaj przedstawiłem Wam z Przemkiem, przypadł Wam do gustu, jakie formaty chcielibyście, podobnym kontekście i jakie tematy może usłyszeć właśnie od nas czy od innych osób, które gdzieś tam z nami współpracują, działają, a my bardzo chętnie zrealizujemy dla Was takie materiały. Także jeszcze raz za dziś Wam dziękujemy. Moim gościem był Przemek Moim z Michał. Agencji Olimp i myślę, że na dzisiaj to tyle. Super, dzięki, cześć.